dzień dobry w nowym vlogu. Witam. Jestem tutaj. Tak. Vincenzo też jest. I jedziemy nad wodę, nad Zegrze. Zabieramy was ze sobą. Dzisiaj mamy piękny dzień. Także trzeba go dobrze wykorzystać. Na rano jest 25 stopni. Chyba więcej jest już. Dzisiaj będzie już. No dzisiaj ma być ponad 30. Także my uciekamy nad wodę i życzymy wam miłego oglądania. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Zmiana planów. Nie uwierzycie, ale jest tak potworny korek, żeby dojechać na Zegrze. Coś nieprawdopodobnego. Staliśmy ponad pół godziny i stwierdziliśmy, że zawracamy. Zresztą większość ludzi zaczęła zawracać, bo po prostu nic się nie rusza. I zmieniliśmy plan. Jedziemy teraz do Parku Skaryszewskiego, który znajduje się niedaleko naszego domu. A w Parku Skaryszewskim jest też takie miejsce nad wodą, gdzie można coś dobrego zjeść. Także myślę, że park to będzie najlepsze rozwiązanie. Chłodno, przyjemnie, zawracamy. Niestety. Czas na outfit of the day. Pokażę wam, co mam dzisiaj na sobie. Jak możecie zauważyć, to jest długa sukienka maxi z Zary i ma już chyba z 5 lat. Na stopach mam sandałki skórzane z Ippo Mare. Sandałki specjalnie robione z Grecji. I torebka, którą ostatnio mogliście widzieć w holu, czyli torebka z Parfois. Okulary też już bardzo dobrze znacie. Zegarek, bransoletka i tyle. Wspominałam wam ostatnio, że włosy bardzo szybko mi rosną, ale paznokcie też. 2 tygodnie, a ja już mam niezły odrost i czas najwyższy coś w tej kwestii zadziałać, więc będę robić teraz nowe hybrydy i tym razem postawiłam na taką bardzo neonową, żółtą limonkę i nieco bardziej zieloną limonkę, że tak powiem. Zobaczycie później, jak wygląda połączenie tych dwóch kolorów, ale dodatkowo jeszcze nie wiem na który, ale na pewno nałożę pyłek Diamond Stardust. On jest w takim złoto-żółto-zielonym odcieniu. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, więc myślę, że będzie ładnie się komponować. Na paznokciach nie będzie na pewno jakoś bardzo mocno widoczny, więc na tym mi zależy. I zrobimy taki delikatny efekt syrenki, także dwa odcienie, 94 i 93. Kochanie, gorąco. Bardzo, bardzo gorąco. Mamo mnie strasznie gorąco. Wyobraźcie sobie, że chodzi wentylator
całe popołudnie, okna wszystkie otwarte, markizy rozciągnięte, a jest tak gorąco, ale powiem wam, że mi to tam jakoś specjalnie aż tak bardzo nie przeszkadza, chociaż tych dwóch panów, którzy tutaj siedzą przede mną. Ja to się zastanawiam, w Neapolu jest chyba bardziej gorąco, co? Tak, ma Neapol jest plaża. No jest plaża w Neapolu, no dobra, no ale wieczorem wracasz do domu. Za tydzień ja jadę na plażę. Słyszeliście to? No właśnie. Paznokcie zrobione. Nic specjalnego, ale dwa takie typowo letnie kolorki. Na tym żółtym, o, jest no, syrenka. Może wam pokażę w najbliższym czasie przy okazji jakiegoś kolejnego filmiku. A namiary na ten, na te lakiery zostawię wam w opisie do dzisiejszego filmiku. Co będziemy robić teraz? Zobaczymy film. Jaki film? Słuchajcie, wczoraj oglądaliśmy Deadpool 2. Co za dno. Po prostu taki głupi ten film, że Masy po prostu za głowę się, słuchajcie, łapał. Jaki głupi ten film. Jedynkę chyba przerwaliśmy w połowie. Stwierdziliśmy, że dwójkę obejrzymy, zobaczymy. No bo podobno takie dobre recenzje, ale jednak to nie jest to, co my lubimy oglądać. I nie wiem, zaraz będziemy szukać jakiegoś filmu na liście. Przydałoby się coś obejrzeć. Tak mi się wydaje, że chyba mieliśmy do wyboru Pacific Rim 2. Dwójkę albo trójkę? Dwójkę chyba. A też jeszcze nie widzieliśmy. Także może dzisiaj to obejrzymy. No i będziemy pomału się z wami żegnać. Będziemy się żegnać. Chyba już za bardzo jest mi gorąco. Tak, czas najwyższy się pożegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa! Buziaki, pa! Ciao, arrivederci, na prossimo vlog! Qualcosa nuovo! Hai visto? Hai visto? Però Enzo non ha detto niente. Enzo è zmęczony. Enzo è zmęczony. No dobrze. Buziaki, pa! Ciao!